Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w studiu telewizji Co Słychać. Dzisiaj w naszym studiu gości osoba, której no jeszcze nie mieliśmy w naszej telewizji. Gości pierwszy wicewojewoda Mazowsza, pan Sylwester Dąbrowski. Witam serdecznie, panie wojewoda. Witam bardzo serdecznie pana redaktora i państwa, witam bardzo serdecznie. Zaprosiliśmy pana Sylwestra Dąbrowskiego, zgodził się i bardzo nam jest miło, że właśnie nie minęło wiele czasu, a już się zgodził udzielić pierwszego wywiadu w mediach w ogóle, prawda, panie wojewodo? No tak, ale takie są nasze założenia, żeby wychodzić do ludzi, żeby otwierać się na ludzi. Dlatego też, jak państwo zdążyli zauważyć, wszyscy wojewodowie tutaj na Mazowszu są samorządowcami, czyli tymi ludźmi, którzy bezpośrednio współpracowali pracowali w terenie, z mieszkańcami, bo to jest ważne, żeby otworzyć się na mieszkańców. Bo przecież nasza służba, bo tak należy powiedzieć, na te nasze funkcje, jest dla ludzi, nie dla nas. I bardzo się z tego cieszę, że akurat w telewizji Co Słychać, w tej telewizji, która tutaj już jest 3 lata, a tygodnik Co Słychać 20 lat. Pamiętamy wszyscy, jak powstawał tygodnik Co Słychać, bo proszę Państwa, muszę tutaj zdradzić jedną tajemnicę, że kiedy właśnie w 1995 roku powstawał tygodnik Co Słychać jako organ prasowy niezależny i prywatny całkowicie, pan dzisiejszy wojewoda Sylwester Dąbrowski był prezesem Społecznego Komitetu Wydawniczego, który wydawał dzwon. Nie nowy dzwon, a dzwon, prawda? Zacznijmy od tego momentu. To była jakaś pierwsza praca społeczna taka na tym terenie, w ziemi mińskiej. No nie, w tym czasie troszkę też na swojej wsi, na której mieszkam, pracowałem społecznie. Bo były takie czasy, była taka potrzeba, gdzie wszystkie inicjatywy musiały wychodzić oddolnie. Zaczęliśmy budować tam gazociąg, troszkę w Radzie Sołeckiej. No Targówka miała pierwszy gazociąg tutaj, tak w ogóle. No chyba. Ze stajniami też miały. Bo to akurat był taki czas, że były takie możliwości, żeby te wsie podłączyć. Proszę Państwa, no i rok 90, doświadczenie takie medialne troszeczkę, tak? I jakby też walka troszeczkę z ówczesną władzą. Czyli zaczynaliśmy wszyscy tak praktycznie rzecz biorąc z postkomunizmem walczyć takim, który się w latach 90. ujawnił na tym naszym terenie. I to, panie wojewodo, panu zostało do dzisiaj. Jak to było po drodze? No oczywiście, że tak. Trzeba było coś robić, ale to nie chodziło tylko o sam ten komunizm. Chodziło o wolność ludzi, o to, żeby ludzie mogli decydować, co się u nich dzieje na wsiach, co się dzieje w gminach, co się dzieje z ich życiem. Bo to było najróżniej. Jak wiemy, gminy poprzednio też funkcjonowały, też były gminy, też były województwa, ale te gminy nie miały żadnego wpływu. Pamiętam przed 90 rokiem, to z województwa przyszły wytyczne, gdzie drogę w gminie zrobić, gdzie w szkole coś wyremontować. Rada gminy była malowana, tak. No. Tak jest, bo już dostawała budżet, gdzie konkretnie zaznaczony, zaznaczony. No bo zauważmy, że w 90 roku, kiedy przyszliśmy, a to bodajże na 102 czy tam 108 kilometrów dróg gminnych, w tej chwili nie pamiętam jaka jest w tej chwili ta liczba tych dróg gminnych, było 1,5 kilometra dróg asfaltowych, 1,5 wsi praktycznie miało wodociąg, szkoły były w stanie, no praktycznie część no ruinami mieściły się w barakach albo w budynkach, które nie nadawały się do użytku i nie spełniały wymogów, a większość nie miała sal gimnastycznych. No, miały sale gimnastyczne dwie szkoły, wtedy w Brzuzem i w Hucie Miejskiej, ale jakie to były sale? To były większe sale lekcyjne. To historia. Przejdźmy do aktualnych dziejów. Jest z tego, co mi wiadomo, pierwszym pan wicewojewodą z ziemi mińskiej. Czy ktoś już był na tych stanowiskach takich dość wysokich, powiedzmy sobie, prawie rządowych?
No, trudno mi powiedzieć, czy ktoś tutaj był, nie w województwie, czy pracował, tak? Nie słyszałem, aha. Nie wiem, czy ktoś był wojewodą, czy wicewojewodą. Mówi się, że pana nominacja jest stricte polityczna i to wszyscy tak mówią. Czy to jest coś złego w tym, że to jest nominacja polityczna, czy to nie jest nominacja polityczna? Jak pan do tego podchodzi jako już wojewoda? Każdy rząd wybiera w sposób polityczny tych najwyższych urzędników państwowych, ministrów, wiceministrów, dyrektorów czy wojewodów, ale oczywiście wybierani są nie tylko dlatego, że są politykami i że są danej opcji politycznej, ale również ze względu na swoje doświadczenie, wiedzę, bo to przecież trzeba później kierować, trzeba prowadzić do rozwoju. Czy rząd powinien mieć swoich zaufanych wojewodów, wicewojewodów, tak? Tak, oczywiście, że tak. Powinien mieć swoich zaufanych, bo przede wszystkim wojewoda realizuje program rządu. Jeżeli ktoś nie utożsamia się z tym programem, no to trudno, żeby realizował to zadanie rządu. Jest tym ramieniem rządowym tak, w terenie, tak, prawda? Tak, oczywiście. Że... Dwóch wojewodów było potrzebnych. Z tego, co czytałem, województwo mazowieckie jest bardzo duże. Był jeden wojewoda, teraz jest was dwóch. Jest pan jako pierwszy i ma pan, znaczy nie pan ma, a wojewoda ma jeszcze drugiego, swojego zastępcę. Tak, ale nasze województwo jest bardzo dużym województwem i kiedyś było rzeczywiście dwóch, później zniesiono to, że został jeden tylko, był tylko jeden wicewojewoda, a tak szczerze powiedziawszy, to jesteśmy z różnych terenów i bardzo dobrze. Główny wojewoda jest z tych terenów warszawskich. Blisko warszawskich, tak. Tak jest. Ja jestem tutaj, znam cały ten okręg nasz, wschód. Ostrołęcką, tak. Siedlecki. Pan Standowicz jest z okręgu radomskiego. Szkoda, że nie może być trzech, żeby był jeszcze z Płocka. Tak. Dlatego, że założeniem rządu pani premier jest to, żebyśmy byli jak najwięcej w terenie, żebyśmy poznali ludzi, żeby nie tak jak poprzednio ustawy są uchwalane w ogóle nawet wbrew ludziom, można tak powiedzieć, i bez znajomości tego, rozumiem, co się dzieje na dole, bo zapominamy o tych naszych mieszkańcach, z którymi trzeba rozmawiać, których trzeba znać problemy. Odrywamy się od tego w jakiś sposób. Władza się od tego odcina, odrywa. I później dlatego są te kłopoty, bo nie wiemy... Co się tam dzieje. Co się jakie tam są... dzieje i jakie są potrzeby. Tak, jakie są potrzeby, jakie są potrzeby, jakie są oczekiwania. Bo to jest najważniejsze, że my nie jesteśmy dla siebie, tylko jesteśmy dla ludzi. Myślę, że nasi widzowie chcieliby dowiedzieć się, gdzie mogą pana wojewodę spotkać, na jakichś uroczystościach, a konkretnie jakimi wydziałami będzie pan kierował w urzędzie wojewódzkim, bo załóżmy, no wiadomo, że przedstawiciele wojewody bywają na uroczystościach, prawda? No bo kurator właściwie na uroczystościach szkolnych, prawda? Gdzie będzie można pana spotkać, panie wojewodo, na jakich uroczystościach, tutaj na naszym terenie, czy w innych terenach, bo to przecież nas oglądają nie tylko mieszkańcy ziemi mińskiej na pewno. Wiadomo, że każdy z nas zna inny rejon i tak, trudno by było komuś innemu odpowiadać za to, co się dzieje w Siedlcach, w Mińsku, czy w sąsiednich naszych tutaj gminach, które ja znam i na pewno umówiliśmy, że na pewno nie będą podejmowane decyzje bez jakichś konsultacji. Rozumiem. Z tymi ludźmi, którzy znają ten teren, którzy wiedzą, jakie są potrzeby mieszkańców. A to wyjście i otwarcie się na mieszkańców, bo przedtem urząd był takim hermetycznym, dostęp do wojewody, to co pan mówił, tak, na uroczystościach, że będziemy, oczywiście będziemy się starać być jak najwięcej czasu poświęcić, żeby być i poznawać problemy mieszkańców, a jakie poznać, będąc gdzieś właśnie wśród ludzi na takich spotkaniach, ale oprócz tego ustaliliśmy ostatnio, że od tego poniedziałku, no oczywiście jeszcze nadamy tego większy rozgłos. Inaczej trochę będzie wyglądała praca wojewody i wicewojewodów, bo ponieważ urząd zostanie otwarty w poniedziałki od 16 do 18, wszyscy nastroje
będzie otwarty. Będzie do dyspozycji. Aha, tak do dyspozycji. Jest, przedtem to tak było, że no wiadomo, kto się nie umówił z wojewodą, jak to się nie dostał. Do wojewody się dostać, to trzeba kilo soli zjeść najpierw. Tak. A teraz oczywiście już nie. Oczywiście będą tam pewne ograniczenia, ale nie ze względu na wojewody, tylko ze względu na ilość chętnych. Ale każdy będzie mógł się zapisać, zwykły obywatel będzie mógł się zapisać, zadzwonić do sekretariatu, powiedzieć, sprawdzić, w tym terminie jest to możliwe, proszę bardzo. Oczywiście będzie do wyboru miał trzech nas, wojewodę i dwóch wicewojewodów. I ktoś tam będzie rozsyłał do każdego, no tak? Tak, no jak będzie wojewoda zajęty, bo będzie miał za dużo interesantów, no to czy ja, czy drugi wicewojewoda przyjmiemy, omówimy sprawy, problemy i będziemy się starać się rozwiązywać te problemy. Aż muszę zapytać się, a dlaczego nie raz na kwartał, na przykład taki dyżur tutaj wicewojewody z naszego terenu w Mińsku Mazowieckim? O tym rozmawiamy z biurami poselskimi, które tutaj mamy, Biura Prawa i Sprawiedliwości. I tak, na pewno będzie taka możliwość. Zaproponowałem takie rozwiązanie. Czy poseł... Niekoniecznie raz na kwartał. Może, no, to może raz częściej. Na pół roku, ale częściej nawet. Częściej. Nie, raz na pół roku. To co by to było. Taki wypad w teren, tak? To częściej. Nie wiem, czy to będzie raz na miesiąc, czy częściej. Trudno mi powiedzieć... Po dwóch tygodniach pracy muszę rozejrzeć, jakie są problemy. W grafiku. Ale na pewno raz w miesiącu będzie to możliwe. Będę w jednym z biur poselskich urzędowo. Na terenie także tutaj informacja miasta. Do mieszkańców będzie. Ja rozumiem, że taką informację dostaniemy od zespołu prasowego, że taki dyżur nie będzie. Nie tylko tutaj, no bo wiadomo, mamy... No, są jeszcze Siedlce. A nie tylko Siedlce. Które mogą się poczuć niedopieszczone. Tak. Ostrołęka, Maków, tak. Ostrów, Węgrów, ta cała okolica. Tutaj Garwolin, prawda? Tak, no tak. Też by chcieli, żeby gdzieś, żeby mogli się spotkać bezpośrednio, niekoniecznie jadąc do Warszawy. No oczywiście. I takie otwarcie na mieszkańców będziemy chcieli, macie dobre. Chcieli zrobić. Zresztą pani Beata Szydło powiedziała, że razem damy radę. No tak. A co to znaczy? No jak razem, jak będziemy osobno, wszyscy muszą. Być tam na dole, wojewodowie, ministrowie, posłowie muszą zejść na dół do ludzi, do mieszkańców, po to, żeby poznać ich sprawy. Nie da się czegoś robić dla kogo. Czyli panie wojewodo, jest pan przygotowany na kontakty z mieszkańcami i również na krytykę, w razie czego? Oczywiście. Bo ta krytyka będzie do was szła, jeśli nawet ktoś będzie miał pretensje do rządu. Sam pan rozumie chyba. No oczywiście, że tak. I jeżeli będą uwagi, będziemy przekazywać te uwagi. Wyżej. Oczywiście, że wyżej. To, co jest złe, no to należy to zmieniać. Pan myśli, że oni przyjmą tam w rządzie te uwagi wasze, czy tak? W tym rządzie na pewno. Myślę, że to idzie w drugim kierunku, bo jak pójdziecie do ludzi, to mniej ludzi ze skargami przyjdzie do was. Tak mi się wydaje. No to lepiej sprawy załatwiać bezpośrednio z ludźmi, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, niż jeżeli... I lepiej jak jeden pojedzie do 1000 ludzi, niż te 1000 przyjedzie do jednego, no, tak? Tak zawsze było. Po to i w gminach, wiemy jak w gminach się pracowało, wyjście na zebrania do mieszkańców, to lepiej jak wójt pojechał na wieś na zebranie, niż jak wszyscy mieliby przyjechać do urzędu. Jak współpraca z Urzędem Marszałkowskim, panie wojewodo? Czy już rozmawialiście, czy będziecie rozmawiać? Wstępnie tak, no musimy współpracować, mamy jedno Mazowsze. No właśnie. Szczególnie jeżeli chodzi o infrastrukturę i inne rzeczy, które tutaj są do rozwiązania, inne problemy, które są do rozwiązania, musimy współpracować. No ale tam siedzi inna opcja polityczna. Czy tam opcje polityczne. Dlatego z tamtą opcją polityczną nie będziemy uprawiali polityki takiej politycznej. Tylko rozwiązywali sprawy gospodarcze. Rozwiązywali problemy, które dotyczą mieszkańców. Każda opcja polityczna ma inną wizję rozwoju. Także będziemy odnosić się nie do kwestii politycznych, tylko do kwestii rozwojowych. Życzę wszystkiego dobrego na tym nowym stanowisku, żeby się ci, którzy pana powołali, nie zawiedli. A przede wszystkim, żeby nie zawiedli się mieszkańcy na panu jako wojewodzie. Będę robił wszystko, żeby tak było.
I będę otwarty na wszystkie rozmowy, wszystkie propozycje. I także, tak jak mówię, lada moment. Nasze media mogą być skrzynką kontaktową też. Tak jest, będą informacje na pewno w Mińsku, w jednym z biur poselskich. Będę tutaj w jakiś dzień dla mieszkańców, dla tych, którzy nie mogą przyjechać do Warszawy z różnych względów, bo pracują długo. To będzie to na pewno wieczorem, w takich godzinach, żeby każdy mógł dotrzeć się. Proszę Państwa, bądźmy życzliwi dla swojej władzy, bo jak widać chce dla nas dobrze, ale również od nich wymagajmy. Pan wicewojewoda Sylwester Dąbrowski jest znany w Mińsku i okolicy jako człowiek lojalny, jowialny i mam nadzieję kompetentny w tym, co będzie robił. Także proszę Państwa, wymagajmy od swojej władzy tej terenowej, tego ramienia rządu, a myślę, że pan Sylwester Dąbrowski, pierwszy wojewoda mazowiecki z naszego terenu i pierwszy po wojewodzie, będzie próbował nam pomóc. Tak obiecywał, będziemy kontrolować, będziemy namierzać go, kiedy tu przyjedzie, a jeśli mało będzie, to i do Warszawy trzeba będzie pojechać. Mam nadzieję, że takich wyjazdów i takich pretensji i jakby naszych złości wobec władzy będzie jak najmniej. A ja, panie wojewodo, dziękuję panu za przybycie do studia. Naprawdę życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dla nas wszystkich tutaj. Dziękuję państwu bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.